chyba już mamy pierwszego zawodnika. Szanowni Państwo, oczywiście gorące, gorące brawa, kibicujemy do samego końca. Cóż to będzie za finisz? Zawodnik z numerem 2. Ale zanim już zawodnik z numerem 83, to już jest finisz. Szukam miejsca, gdzie by nie trzeszczało i gdzie by nie było sprzężenia, ale tu wszędzie jest sprzężenie, także ja szukam, muszę troszeczkę przykręcić. I kolejny zawodnik dobiega, to koło będzie zawodnik z numerem 95, czas 25 minut i 52 sekundy. Sprawdź to. Mendelska, tak? Tak, przybiegną trzy kobiety, to może znaczy zdecydować. Tak, ale... Nie, to musi... 30 osób musi być, żeby się na jednej karcie zmieściło. Bo ta drukarka dalej. Thank you.
kolejni zawodnicy już na mecie, także witamy każdego gorącymi brawami. Oczywiście to był nie lada wysiłek, nie lada wyczyn, żeby wziąć udział w 11. biegu twardziela organizowanym przez Raciborski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miasto Racibórz, po części przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku pod patronatem prezydenta miasta Racibórz, pana Dariusza Polowego. Zobaczcie, jakże zmęczeni są zawodnicy, którzy dobiegają do mety. Wydaje się, że 7 km to nie jest dużo, jednak taka trasa, jaka została przygotowana przez organizatorów, naprawdę wymaga wielu, wielu wyrzeczeń i wielu wysiłków. No i oczywiście medale. Medale lądują na szyjach wszystkich biegaczy, którzy przekroczyli linię mety. Zawodniczka z numerem 32, zawodnik z numerem 106 już meldują się na mecie. Kolejni zawodnicy, których numerów nawet nie widać, ale oni biegną jakże zmęczeni, ale uśmiechnięci, więc to jest najważniejsze. Przede wszystkim dobra zabawa. To dziś liczy się w biegu twardziela. I oczywiście gorące brawa, witamy każdego zawodnika gorącymi brawami. Oni musieli naprawdę dać siebie wszystko, żeby dzisiaj tutaj być i żeby ten bieg ukończyć. To jest w końcu bieg twardziela. I pamiętajcie też o medalach. Pamiętajcie o medalach, to taka forma nagrody, podziękowania za to, że dzisiaj w tym 11 biegu twardziela wystartowali. A tych, którzy mają jeszcze odrobinę siły, zapraszamy na stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku, żeby dowiedzieć się o dobrowolnej formie zasadniczych służb wojskowych. Pamiętajcie, 27 dni ćwiczeń, 28 dni przysięga wojskowa. Prawie 5000 zł za ten jeden miesiąc na rękę, także może warto spróbować, może warto podjąć to kolejne wyzwanie. Może to nie jest bieg twardziela, może tutaj trzeba troszeczkę włożyć więcej wysiłku, ale może warto spróbować. Na stanowisku Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku oczywiście pan kapitan Michał Szymik, on wszystko wie o formach dobrowolnej służby wojskowej, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany pobiegu, jeżeli się czegoś dowiedzieć, zapraszam na stanowisko. I oczywiście kolejni zawodnicy dobiegają na mety, powitajcie ich gorącymi brawami. Numer 70. Zobaczcie, cóż to będzie za finisz. Jest już na mecie. Numer 48 raduje się na mecie. Tak samo za chwilę numer 25. Numer 85. No i pan w żółtej polarynie. Ja lubię, jak biegałem bez numerku. Thank you.
Czekamy na kolejnych zawodników. Ale to jest ta sama drukarka, co ostatnio drukowała. Czekamy na kolejnych zawodników, a wszystkich twardzili i twardzielki zapraszamy na stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji. Tutaj można się dowiedzieć naprawdę, jak spędzić fajne 28 dni. I numer 108 melduje się na mecie. To weź im wysyłaj SMS-y. Bardzo prosimy, uważaj, bo tutaj nadbiegają biegacze, także numer 20 melduje się i numer 72 także melduje się już na mecie. I oczywiście gorące brawa dla numer 86, który także zameldował się już tutaj na mecie. Zmierza nam do nas numer 97. Gwałtownie przyspieszył numer 12. Oczywiście gorące brawa, zobaczcie, ile zostawił sił na koniec. Jak udało mi się dowiedzieć, dzisiaj wynik tak naprawdę czasowy nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żeby ten bieg ukończyć. Także numer 43, numer 56, a depczy do kobietach numer 62. Numer 51 i finiszują numer 105 i 21. I oczywiście nieposzerzenie nawet ten bieg numer 88. Zawodnik z numerem 3 już jest na mecie. Kolejny piękny finisz w wykonaniu zawodniczki z numerem 99. I numer 104 także melduje się tutaj już na mecie. Numer 55, 54. Wywieź pierwszy dwie kartki, cześć. To jest parada, bo nie? Nie, wróćmy. A na komputerze? I tu zaraz... I po 38 minutach na mecie znajduje się numer 79. I do mety zmienia się grupa zawodników. Oczywiście w peletonie numer 96 i zobaczcie, ile jeszcze sił. Nie dał się wyprzedzić, walczył do końca. Oczywiście gorąco brawa, numer 98 już na mecie, a za nim numer 101. Zobaczcie, jaki finisz, walka do końca, do końca, do końca i jest! 39 minut i to było chyba 9 sekund. 84 już na mecie, a za nim cóż za piękny duet. Zawodnik z numerem 64.
Oczywiście gorące brawa. Dla tych, co biegają, to taki bieg twardziela nie jest wielkim wyzwaniem, ale dla tych, którzy biegną go po raz pierwszy, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Z numerem 13, pan Kiszu, oczywiście gorące brawa i numer 18. Brawo. 46 i 63. I oczywiście mamy kilka, więc kilka słów o organizatorach. Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz, miasto Racibórz, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rybniku. To dzisiaj na posiłek. Jesteśmy tutaj dla was. Damy, i dla was jesteśmy przygotowani. Nie, i oczywiście z numerem pierwszym. Number one. Jest, zobaczcie, jest. Finiszować też trzeba umieć. Oczywiście witamy wszystkich gorącymi brawami. Ja to w biegowej rodzinie. Witamy wszystkich. Pan z numerem 33 już jest na mecie. Pamiętajcie też, że w tej grupie biegaczy są także ci, którzy swoją przygodę z biegiem dopiero zaczynają, więc dla nich tak naprawdę gorące brawa. Numer 49 i numer 73. Oni już są na lecie. Oni już ten bieg ukończyli. Ja ciągle zapraszam na stanowisko Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku, dzisiaj specjalnie w Raciborzu, żeby dowiedzieć się o dobrowolnych formach służby wojskowej. Numer 17, 47 i 92 już też zameldowali się na mecie. Numer 5 i numer 4. I numer 38 także melduje się już tutaj na mecie. Zobaczcie, jaki finisz. Numer 41, numer 42 i 7. Oni zachowali siłę na sam koniec. Zobaczcie, numer 91, że jeszcze ma dużo siły, to jeszcze pozdrawia wszystkich tych, którzy spotyka po drodze. Także gorące brawa numer 90, także już przekroczył metę.